Dzień dobry Państwu, lub też dobry wieczór, zależnie od tego, o której godzinie będziemy się widzieć. Porozmawiamy sobie dzisiaj troszeczkę o patentach związanych z tym, jak działają kierowcy wyścigowi. Wiele razy miałem przyjemność rozmawiać z mechanikami, którzy wracając z testów, czy to samochodu, czy motocykla, czy dowolnego innego pojazdu, mówili, że mieli tragicznego kierowcę. I nie chodzi o umiejętności. Chodzi o to, co taki kierowca robił po zjeździe z danego odcinka, czy też z sesji. Kierowca zawodowy absolutnie zawsze bez problemu przekazuje informacje dla mechaników, dla inżynierów. Zaś kierowca, który po zjeździe nic nie mówi, albo mówi, było ok, też ten samochód czy pojazd w ogóle nie jedzie i to jest jedyna jego informacja, to niestety, ale zespół straci bardzo dużo czasu i dużo kasy na testy, dlatego że nic z nich nie będzie wynikać. Pamiętajcie, że nie mając data logera, a dzisiaj będziemy pomijać w naszych rozważaniach zespoły, które używają logerów, to kierowca jest jedynym nośnikiem informacji pomiędzy maszyną a mechanikami czy inżynierami. Więc jeżeli kierowca wraca po sesji z informacją, no było ok, albo się w ogóle jechać tym nie da i jedzie 3, 4, 5 sekund wolniej niż jego rekord życiowy na danym torze czy odcinku, to znaczy, że coś jest mocno nie halo. Zacząłem się zastanawiać nad tym, czym w takim razie różni się metodyka pracy zespołu z profesjonalnym kierowcą od takiego, w którym jeździ kierowca amator. Według mnie, po doświadczeniach z Markusem, który nigdy nie widział na oczy toru Slovakia Ring, a trenował tylko i wyłącznie na symulatorze wcześniej, wyjeździł na nim niesamowitą ilość godzin, zastanawialiśmy się z chłopakami w zespole i robiliśmy zakłady, ile okrążeń zajmie mu zrobienie najlepszego czasu danego dnia. Okazało się, że taki zawodowiec potrzebuje tylko 7 okrążeń, ażeby zrobić najlepszy czas dnia, gdzie pierwszy raz fizycznie jeździł po danym torze wyścigowym. Wcześniej to był tylko i wyłącznie symulator. Według mnie to, co odróżnia zawodowców od amatorów, to jest przede wszystkim to, jak przygotowują się do wyjazdu. Przede wszystkim zawodowcy zwykle starają się wyspać, i to konkretnie przed zawodami, i rzadko można ich spotkać na imprezach o 2 czy 3 w nocy. Przed weekendem wyścigowym. Kolejną rzeczą, która odróżnia takiego kierowcę, według mnie oczywiście, jest robienie rozgrzewki przed jazdą. Problemem jest to, że wiele razy nawet na siłowni widziałem sytuację, że ktoś wpada, przebiera się i od razu atakuje 10 czy 20 kg mniej niż swój max i od razu podchodzi do martwego ciągu. Ja byłem w szoku, naprawdę duże oczy na to robiłem. Mi rozgrzewki przed martwym ciągiem zajmowały jakieś 10, czasem 15 minut. I kierowca, który nie przygotuje się rozgrzewką, niestety naraża się na kontuzję w razie ewentualnych dzwonów czy uślizgów. Więc jeżeli widzę, że w danym boksie ktoś się rozgrzewa, zawsze się pod nosem uśmiecham, bo wiem, że ktoś wie, co robi. Kolejna rzecz, która odróżnia kierowcę profesjonalnego od amatora, jest to, co robi się po zjeździe bezpośrednio do boksu. Kierowca zawodowy bierze kartkę A4 przygotowaną wcześniej. Na niej znajduje się pełny setup motocykla czy danego samochodu. Od zawieszeń przez silnik, mapy zapłonu, wszystko jest tam rozpisane. Na drugiej stronie jest wydrukowana mapa toru i miejsce, gdzie kierowca może zrobić swój komentarz. Rekordowo dostałem taką kartkę, która była wypełniona z dwóch stron ciasnym pismem. To był mały referat po 20 minutach jazdy na torze. Dzięki temu bardzo szybko byliśmy w stanie dokonać prawidłowych decyzji odnośnie tego, co zmieniamy. Czy zmieniamy coś w motocyklu, czy zmieniamy coś w samym setupie zawieszenia, geometrii, może w silniku, czy elektronice. I wyglądało to właśnie w ten sposób, że praca z osobą, która zapisuje dane bezpośrednio po zjeździe, nie idzie od razu gadać ze znajomymi czy innymi zawodnikami, jak to się fajnie dzisiaj jeździło, tylko bierze długopis i kartkę papieru i zapisuje wszystkie swoje konkluzje o danej sesji,
To jest naprawdę coś, co bardzo pomaga mechanikom i inżynierom. Taki zawodnik jest na wagę złota w danym zespole, nawet jeżeli nie będzie najszybszy w danym dniu na padoku. Bo dzięki niemu to cała ekipa wie dokładnie, co dzieje się z daną maszyną, a pamiętajcie, jest jedynym nośnikiem danych pomiędzy motocyklem a zespołem. Więc jeżeli kierowca im tego nie da, to niestety zespół zaczyna działać totalnie niewydajnie i robi się z tego niestety, ale jedna wielka porażka, a nie sukces. Kolejną rzeczą jest to, że kierowcy bardzo często nie zastanawiają się nad tym, co dzieje się z daną maszyną w czasie jazdy. I nie są w stanie mechanikom powiedzieć, co się dokładnie działo. Że na przykład był problem z hamulcem, był problem z silnikiem, engine braking nie działał tak, jak należy. Czy może po prostu z przyczepnością były jakieś kłopoty na wejściu w zakręt, w szczycie, na wyjściu? Mogę wam tutaj przytoczyć historię z Bartkiem Cabalą z Toru Poznań, gdzie przeglądając dane zauważyłem, że coś jest nie tak z danymi z czujnika przedniego hamulca. Tam ciśnienie rosło w granicach chyba 60 barów, jak dobrze pamiętam, w piku. I wyglądało w ten sposób, że rosło, następnie opadało, opadało jeszcze mocniej i znowu rosło i dopiero wtedy opadało. Czyli wniosek jeden, kierowca hamował na dwa razy. Od razu pokazałem ten wykres Bartkowi i zapytałem, co się dzieje, dlaczego hamuje na dwa razy. Odpowiedział, że jeżeli nie odpuści hamulca po wstępnym hamowaniu, niestety maszyna nie chce skręcać. Okazało się, że na czujnikach, bo mieliśmy zamontowane czujniki tak przedniego, jak i tylnego zawieszenia, okazało się, że maszyna po odpuszczaniu hamulca dźwiga się o 10 mm i wtedy zaczyna skręcać. Czyli wiedziałem o tym, że muszę poprawić geometrię motocykla dynamiczną o 10 mm, ale nie popsuć niczego więcej. Wyglądało to tak, że podjęliśmy decyzję o tym, że dźwignęliśmy maszynę na półkach o 2 mm, co dało nam 10 mm dźwignięcia się dynamicznego w tym zakręcie. Dzięki temu już nie było żadnych kłopotów w żadnym już zakręcie w ciągu całego weekendu wyścigowego, a Bartek zaczął jechać w okolicach swojej życiówki. Także zawodnik, który wystarczyłoby, żeby powiedział, nie mając telemetrii, że musi hamować na dwa razy i w trakcie odpuszczania hamulca nagle okazuje się, że maszyna już skręca i da się hamować i znowu wejść w zakręt, dałoby się ten problem rozwiązać bez użycia danych. Bo dobry inżynier wiedziałby o tym, że trzeba zmienić geometrię maszyny. Więc według mnie to właśnie rozmowa z mechanikiem czy inżynierem takiego zawodnika to jest to, co odróżnia zawodowca od amatora. Amatorzy zwykle nie przekazują żadnych informacji i cały zespół, czy też jedna osoba, jeżeli chodzi o mechanika czy inżyniera w jednym, musi błądzić jak we mgle. Na chybił trafił, zaczyna się zabawa, pokręćmy tym w prawo, tym w lewo, coś zmieńmy i co jest lepiej. Wiele razy jest tak, że wystarczy kogoś zapytać, to jak jest lepiej, to ta osoba powie oczywiście, że jest lepiej. Dlatego zawsze według mnie warto jest zaczekać, aż kierowca zjedzie i pierwsze co zrobi, to zapisze na kartce wszystkie swoje wrażenia po tych 20 minutach jazdy. Dzięki temu zespół dokładnie wie, co ma zrobić i co ewentualnie możemy rozwiązać sprzętowo, a co ewentualnie było winą kierowcy. Zdziwilibyście się, ile razy to kierowca jest problemem w danym pojeździe, a nie pojazd względem kierowcy. Z tym chciałbym was na weekend zostawić. Mam nadzieję, że ten podcast wam się też spodobał, jak poprzedni. Będzie tego więcej, będziemy nagrywać więcej materiałów. Także życzę wam miłego weekendu i do usłyszenia.